Osoby mieszkające w lokalach komunalnych będą je mogły wykupić z 75% bonifikatą. To wspólny projekt sądeckich radnych, którego inicjatorem był radny Józef Hojnor. Chodzi o to, żeby budżet miasta nie ponosił nakładów finansowych na utrzymanie zasobu, który nie przynosi nawet wyniku zerowego. A generalna zasada w ekonomii mówi o tym, że posiadany majątek winien nie przynosić straty. I jak mówił dalej radny, sprzedaż mieszkań komunalnych w ostatnich latach znacznie spadła, stąd pomysł, aby można je było kupić z dużą bonifikatą. W roku bieżącym, od stycznia do listopada, wpłynęło do miasta tylko 7 wniosków o wykup tych lokali, a jeszcze zaznaczę, jeśli Państwo pozwolą, że wykup takiego lokalu czy zmiana właściciela powoduje, że koszty ponoszone przez dotychczasowego właściciela stają się kosztem nowego właściciela. Dodatkową zachętą ma być umożliwienie kupującym późniejszej sprzedaży nabytego lokalu. To mieszkanie po upływie 5 lat od momentu zakupu daje możliwość sprzedaży. Istnieje taka możliwość, że właściciel, który nabędzie, będzie mógł po 5 latach sprzedać i jakby skutkować to może tym, że zarobi relatywnie duże pieniądze. Przy okazji procedowania projektu uchwały radni poruszyli także problem polityki mieszkaniowej miasta. Jak się okazuje, liczba osób czekających na przydział mieszkania komunalnego jest długa, a takich lokali nie przybywa. Nic nie słyszymy na temat rozwoju budownictwa komunalnego, a przecież wiemy, że kolejka oczekujących jest długa i to osób spełniających kryteria, którym to należne jest zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych, bo przecież jest to zadanie własne gminy. Z kolei radna Teresa Cabała pytała, dlaczego nie wszyscy lokatorzy zamieszkujący lokale komunalne będą mogli je kupić na tak atrakcyjnych warunkach. Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne nabyte ze środków miasta po 1990 roku. Ustawodawca, zezwalając samorządom na stosowanie bonifikat, wyraźnie zaznaczył, że to jest cezura latach pisana i że to są nieruchomości, które zostały wybudowane ze środków Skarbu Państwa. To uchwała ponad podziałami, mówił z kolei radny Leszek Zegzda. Jest to działanie ze wszech miar uzasadnione, umożliwiające mieszkańcom Nowego Sącza zostanie właścicielami mieszkań, w których do tej pory funkcjonują i żyją. Aby skorzystać z 75% bonifikaty, należy złożyć wniosek do czerwca przyszłego roku. Według przedstawionych na sesji danych z oferty może skorzystać około 500 osób. Zostaną one powiadomione o takiej możliwości przez Urząd Miasta.